Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Paweł Lusa, to jest kolejny odcinek Cafe Owner Simulator. Proszę Państwa, nagrywam ten film, właściwie rozpoczynam nagrywanie tego filmu 5 grudnia 2022 roku o godzinie punkt 22. A to ze względu na fakt, iż w dniu dzisiejszym no, twórcy postanowili chyba premierę zrobić przedwcześnie. Znaczy generalnie to na dzisiaj była zapowiedziana, ale gdzieś na popołudnie, około godziny 15, natomiast już w godzinach porannych ta gra była jakby dostępna i związana z nią aktualizacja, która, uwaga, wykasowała cały mój postęp, cały save poszedł się, wiadomo co robić. Jakież było moje wkurzenie, gdy ja, mając zaplanowane nagrywanie tej gry na dzień dzisiejszy, musiałem zaczynać wszystko od nowa i dobić do momentu mniej więcej, w którym skończyliśmy odcinek poprzedni, czyli sprzedaż 20 sztuk różnych tam rzeczy z regałów. No cóż, bywa, drodzy twórcy, bardzo proszę jak najrzadziej takie akcje robić, bo po prostu zakończymy tę serię dużo szybciej niż planuję. Słuchajcie, nie ma nigdy tak, że coś jest ewidentnie dobre, a coś ewidentnie złe. Gdzieś mniej więcej po środku wszystko leży, tak i w tym wypadku są pewnego rodzaju plusy związane z tym wykasowaniem save'a. A mianowicie, no, ze względu na fakt, iż musiałem zrobić wszystko na nowo, to przemyślałem sobie pewne aspekty i wasze sugestie, no i tak wygląda w tym momencie kuchnia. A zatem, mamy trzy kuchenki, mamy trzy stanowiska robocze, trzech pracowników, dwie lodówki, a chłodnia w dalszym ciągu wali pleśnią. Także takie tutaj oto są rzeczy. Dodatkowo, tylko jeden regał z różnymi tam produktami, które oczywiście możemy uzupełniać i ja to walę 15, 15, 15 na wszystko, nie? Więc tutaj możemy sobie dobić, powiedzmy, do 15, tutaj też do 15 dobijemy i to razem da nam 45, tak? O, no i elegancko. I tu z jednego regału mogą sobie wszystko brać. Tak wygląda rozkład na sali, jeżeli chodzi o stoły w obecnej chwili. Tutaj design, jeśli chodzi o tapety, no to akurat to się tam za bardzo nie zmieniło. No i kibelek wygląda w ten sposób. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym batalia, słuchajcie, komentarzy, bardzo dużo podpowiedzi, że to jest suszarka. Słuchajcie, ja bym w życiu się nie domyślił. Niki chyba tam napisała, że może Pabelus tam nie widział, nie światowy. No oczywiście, no bo w domu takich rzeczy nie posiadam, a nigdzie indziej nie widziałem. Ale już opuszczam, dobrze, bo nie każdy ma tyle wzrostu, ile ja. Czyli całe, w cudzysłowie, 150 centymetrów od podłogi. No i chyba w ten sposób już będzie dobrze. Nie wiem, co Państwo na to. Ja dalej nie wiem, dlaczego tu jest ogień napisane, ale może tak ma być. Najważniejsze, że pisuary są na odpowiedniej wysokości. Nie trzeba lać pod sufit. Aczkolwiek jak stanie się coś, to wtedy no lepiej, żeby pisuar był na górze. Nieważne, nieistotne. Dla wtajemniczonych to wszystko jest objaśnione. Słuchajcie, pracownica działa rewelacyjnie. Tutaj śmiga, obsługuje klientów, nie ma korków, jest gites. Natomiast w obecnej chwili mamy zadanie polegające na zakupie i montażu lady kawiarnianej i mamy obsłużyć 10 klientów. No i teraz nasuwa się pytanie, gdzie to postawić, ponieważ tu może stanowić to nie lada problem. I taki pomysł mi wpadł do głowy, żeby usunąć dwa stoliki, ten i tamten pod ścianą, o i ten tu, i tu żeby może stanęła ta kawiarnia, ale może najpierw sobie to przymierzymy. Szerokością chyba byłoby git. No, myślę, że tak. To sprzedajmy. Tutaj nie da rady przestawić już tych stolików, więc na razie też sprzedajmy. Generalnie rzecz ujmując, to ja się zastanawiam, czy tutaj w ogóle nie zrobić takiego manewru, żeby w ogóle te stoły wymienić, bo one to jak z lat 80., 70. wyglądają, coś takiego, nie? Tak mi się to kojarzy, przynajmniej z PRL-em trochę.
Natomiast spróbujmy teraz ogarnąć tę ladę kawiarnianą. I teraz pytanie, o, to jednak nie? O kuźwa, ty normalnie, o ty ziomuś, po prostu mam za wysoką tą. Dobra, musimy to jakoś tutaj wykminić. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Oni muszą tutaj wchodzić, nie? Tutaj byłaby kasa. To jest za wysoko. O kutwa. Czyli jedyne miejsce wysokościowo to jest to. No i teraz pytanie, czy oni tutaj będą mogli jakby zamawiać też produkty? Nie. Dania? Nie. Ja z tych wind, no powiem szczerze, jest zagwozdka w obecnej chwili. No bo tak, tutaj nie postawimy, bo zatarasujemy wszystko. Tam z tyłu regał stoi. No i właśnie. Heh, ale jaja. Tutaj dla odmiany, no to też za bardzo nie, bo... Albo inaczej. Zróbmy to może tak. Przesuńmy to gdzieś tu na chwilę. O, na momencik. Uciekaj, uciekaj, dokładnie. A, przestawiłem ladę, a to dalej podłączone jest do kontaktu. O, to kabel ładnie sięgnął. I spróbujmy jednak to tutaj umieścić. Zobaczmy, jak nam to pójdzie. Tylko, no właśnie, to nie jest takie hop-siup, ani hip-hop, jakby się wydawało. Czekajcie, to ma być frontem do klienta, tak? Ej, ja wyszedłem z kawiarni, weź tu. Kurde, nie denerwuj mnie dzisiaj. Co ty odpierdzielasz, chopie? No tak, jeżeli to tutaj dam, ja muszę mieć też przejście do chłodni. To się tak, kurde, tutaj w ogóle nie wpisuje w ten klimacik, powiem wam szczerze, naprawdę. No ale każą nam to zrobić, no ale to badziewnie będzie wyglądało. No ale z drugiej strony każą nam to zrobić, także... No nic, dobra, no niech stoi, nie? No i co, i teraz... I to musi być podłączone prądem? Nie, chyba nie. Ale to ja mam obsługiwać, czy kto to obsługuje? O, przypisz pracownika. Patrzcie, ale tu nie ma nigdzie ikony prądu, czekajcie. No nie, nie trzeba. No czekaj, zapłaćmy te rachunki, bo przecież się zesrają za chwilę z radości. Dobra, zatrudnimy sobie kogoś. Prędkość pracy, ty to tak za prędko to nie pracujesz. A czy ja mam kogoś w ogóle wolnego, bo może mam? Nie. Czyli jednak nie. Ajajaj. Karamba. Za bardzo nie ma tutaj możliwości technicznych w obecnej chwili, żeby kogokolwiek zatrudnić, bo te dwie, znaczy tych dwoje, przepraszam, bo myślałem, że to też dziewczynka, to za bardzo się nie nadaje, ale o, patrz, to tu jeszcze gorzej jest niż było. Ta komunikatywność, no tutaj przy obsłudze klienta, no komunikatywność jest wręcz wymagana, bym powiedział, bo no lipa. Zapłaćmy im tutaj, ich zmotywujemy. Dlaczego nie mogę zmotywować ich groźbą zwolnienia? Tego nie rozumiem. To najlepsza motywacja jest, moim zdaniem. Możesz zatrudnić dozorcę, który... O! To za chwilę chyba zrobimy... O, dobra, tego tutaj. O, Brandon. Brandon. Brandon, you will start to work in our cafe. Okej, przypisz. Elegancko. Brandon, tylko pamiętaj. Ale halo, golimy się, jak przychodzimy do kafejki, dobra? Nie jesteś bossem tak jak ja. Także bardzo proszę tutaj nie odpierdzielać maniary. Dobra, to mamy z głowy. Co z tym dozorcą? Zarządzanie i... Wszystkie śmieci wewnątrz i na zewnątrz lokalu. Pensja dozorcy wynosi $50 dziennie. Zatrudnij. No i mam z głowy. Możesz zatrudnić człowieka w kostiumie, aby przyciągnąć więcej gości. Będzie tańczył i witał nowych gości. Jego pensja wynosi zazwyczaj $30 dziennie. Dobra, te zatrudnij. Elegancko. Dobra, no chyba wszystkich mamy. Natomiast musimy sobie poradzić z tą kasą tutaj, bo teraz to jest lipa trochę, ale... Wiecie co? Może ja bym tę kasę, słuchajcie, umieścił
Załóżmy gdzieś, może tutaj jakoś tak. Tylko, że tak w miarę równo, żeby to było, bo nie jest równo. A, jednak jest. Znaczy, no nie, nie jest. No już się nie trzęś, no. Dobra, to trochę z... O, w ten sposób i będzie gites. Dobrze. I co z prądem? A, ci prądu tutaj nie potrzebują. No okej, jak nie, to nie. Czyli jedna wtyka wystarczy. No dobra. Ale teraz pytanie brzmi... O, kuźwa. Dobra, przejdę. Ale jazz. No dobra, teraz pytanie brzmi, czy my tutaj tak, jesteśmy w stanie ustalić jakieś ceny, zakup i montaż lady kawiarnianej i obsługa 10 gości, ale chyba nie. Czy tak? No nie widzę. Chyba nie możemy. Dobrze, otwieramy tę naszą knajpę, ten nasz przybytek radości, ale nie, zaraz, bo jeszcze... kuźwa, tutaj ten jeden stolik by chyba wszedł, wiecie? To wejdźmy sobie w meble. Tutaj mamy też takie... Za 350, to klasiki są. Tutaj, a to jest jako modern, tak, kuźwa. PRL modern, kuźwa. Co za jazda. Dobra, ale wyfiltrujmy sobie tables. O, tu jakie fajne. Do ogrodu. Dobrze. To byłoby fajne. Ale niekoniecznie. O, to też takie fajne, tylko ciężko ustawne. Dobra, walimy ten stolik tutaj i koniec, kropka. Co to w ogóle ma być, no? Jeszcze nie mamy pięterka, ale na upartego, bo tutaj będzie to piętro, nie? Zobaczmy, czy my w ogóle możemy otworzyć. Nie, jeszcze nie, ale zresztą nie mam 7,5 tysiąca. Aby rozwinąć biznes, wykonywuj zadania i zamówienia przychodzące emalią. Dobra, jeżeli chodzi o emalię, to nic mi tu nie przychodzi, niestety. Nie lubią nas. O co, ktoś tam tańczy? Chodźcie zobaczyć, bo ktoś tam... Jakieś cudawianki odpierdziela. A, to jest ten gościu, słuchajcie, co nam tutaj reklamuje, a. To takie rzeczy ty, chłopku, roztropku, robisz? No dobra, no to serio, no to otwieramy, bo trzeba zarabiać. Jak my mamy tam im pensję płacić, no to... Niech przynajmniej zarabiają. Tutaj pan dozorca, tak? Panie dozorca? Pan jesteś dozorcą, tak? Jak rozumiem, pan będziesz tu dbał o czystość i tak dalej. Zobaczmy może, czy brakuje jakichś produktów i tak dalej, ale najwyraźniej nie. No mozzarella może by tutaj trzeba było... Za mało jedzenia? Co ty pierdzielisz, kuźwa? Czego niby brakuje, że za mało jedzenia? No dajcie spokój. Czekajcie, bo jakby za mało jedzenia, to by tutaj kropka gdzieś była zielona, że faktycznie brakuje, ale ja tu widzę, że tu wszystko jest. Z tych rzeczy, które są do kawiarni potrzebne, to wszystko jest. Tutaj chlebek, tu kurczaczek. O co im się rozchodzi? Tu jest, to jest. A może to trzeba kupić też? Dobra, weźmy to do chłodni, bo ja nie wiem, o co im tam chodzi. Naprawdę, bez kitu. Nie mam bladego pojęcia. Ale dajmy to, nie wiem, do chłodni, dajmy i zobaczymy. A, czyli to nie do chłodni. Czyli to gdzie? Za mało masz... Kuźwa, gdzie to się daje? Na Boga. No nie wiem, gdzie to... Kurde, tutaj? A miejsce jest. No i gdzie ja mam tu niby dać? Jesus Christ. Halo? Gdzie to się daje, kuźwa? Jakiś blukał, ale to wygląda jak Red Bull. O, panie dozorco, tu śmietnik pełny jest do licha. Miałeś pan sprzątać, ja nie wiem, za co ja panu płacę. No kurwa. Nie mam bladego pojęcia, gdzie ja mogę to dać. Dobra. Ciul z tym. Czekajcie, bo tu te śmieci trzeba opróżnić, bo przecież... Ale... Co tu się...
od Janie Pawla, no. Zatrudniłem dozorcę, który ma głęboko w poważaniu swoją pracę. Tu mamy spritzy jakieś. Może ja się pospieszyłem z tym zakupem, cholerka. A, dobra, ja się chyba domyślam, gdzie to powinno być. To powinno być raczej w maszynie vendingowej. Mhm. Ale jeżeli chodzi o maszynę vendingową, no to jeszcze mnóstwo czasu. Średni czas oczekiwania klienta, bla, 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 13 sekund. Nie, no to nie jest źle, słuchajcie. Dobra, niech to leży tutaj na razie. Za mało jedzenia. O co się kuźwa rozchodzi? Nie, to chciałem, to chciałem. Przecież żarcia jest odpyty. Niczego nie brakuje, bo by się kropka wyświetlała. Zresztą, no to jest to, co mamy w menu, tak? I teraz rzecz jest tego typu, że... Tu nie ma nigdzie braków, jak widać. No jestem ślepy, ale nie aż tak. Kurde. Za mało jedzenia, by przygotować potrawę. Ale co wy właściwie zamawiacie? A. Jasne, dobra. Kawa, desery, menu dań. Dobrze. Może tutaj trzeba coś... Może o to się rozchodzi, czekajcie, dobrze. Menu. Sprawdźmy. Co my tutaj możemy im zaoferować? Krążki cebulowe. Sernik to by było tutaj? Chyba tak, nie? Sernik, powiedzmy. Ciasto wiśniowe. A gdzieś jakaś kawa, herbata, coś. Powiem szczerze, ogarnijmy im może tak. To ciasto wiśniowe by mnie interesowało. O. No ale co jest? Aha. Czyli prawdopodobnie w tym momencie nie mogę tego dodać. Musiałbym knajpę zamknąć. Co jest, kuźwa, ty? Dopiero co sprzątałem. O. No i tak dozorca właśnie tutaj się zajmuje tym wszystkim. Teraz żeś przylazł, tak? Ja nawet nie mam czasu, żeby napiwki pozbierać. Pieniędzy nie rusza. No dobrze. O, tego ciula trzeba przepędzić. Dobra, chodźcie, przegonimy go. Zabija się. Ja ci tu dam. O, buzie ty. No i dobrze. Dajcie mi chwilę, słuchajcie, bo ja muszę tutaj rozkminić to wszystko. No, prawdopodobnie będę musiał knajpę zamknąć. O, prusaki gdzieś, karaluchy jakieś tu ganiają, cudawianki się dzieją. Więc to trzeba zrobić i zaraz do was wracam. Próbuję złapać szczura. Ale ciul, kurna, normalnie ucieka strasznie, dobra. Udało się. Dobra, słuchajcie, bo tutaj okazało się, że tu trzeba ziarna kawy, mleko, kubki, cukier. No to ja tak to sobie tutaj skonfigurowałem. I teraz tak, dodatkowe potrawy mamy w postaci tam różnych deserów. No i ja tutaj noszę w tym momencie to nie. To tak. Noszę te produkty do spiżarni, bo no takie zapotrzebowanie, nie? I teraz, o, dobrze, że inspektor teraz idzie, bo przed chwilą była awaria, słuchajcie, czujników, dwa padły, trzeba było to wziąć i ponaprawiać, no ale teraz to już mi tam nic nie grozi z tego tytułu, że on tu idzie. No a ja szybciej, kuźwa, naprawdę, który padł? O, popatrz, no kara, no zobaczcie, kara stuwa, no. No zapłać P. Przecież to teraz, dosłownie w tej chwili przy nim to padło, no to co on, kuźwa, chory na umyśle już jest.
A, wszystko teraz mi pada. Trochę za dużo tych awarii tutaj jest. Znaczy inaczej, za często, o. Dobra, ogarnijmy temat. Musi wszystko funkcjonować. Bo jak nie, to Lipton. Czy coś jeszcze? Dobra, goście tutaj są. Tu wszystko działa. Dobrze. A gdzie idzie... A gdzie jest ta moja ta... A, tutaj jest, dobra. Dobrze, dalej nosimy te rzeczy. To przecież... Człowieka to szlak może trafić po jednym kartoniku nosić. To tak strasznie. Dobra, to na razie tu. To do chłodni. I mamy w tym momencie, słuchajcie, obsłużyć 10 klientów, więc... A, nie ma żadnych wolnych stolików. No niestety, to jest cena popularności. Oni na te śmieci lecą. Dobra, napiweczki, wszystko pozbierane, elegancko. Dozorca oczywiście nie wiem, gdzie się szlaja. Dobra. Można dalej nosić. Pytanie brzmi, kiedy odblokujemy, słuchajcie, pięterko? To mnie najbardziej interesuje. Ze względu na fakt, iż no, już tu miejsca mi brakło. Niestety, pa, no i znowu kuźwa czujnik rozdupcony. Masakra. I to jest właśnie taka robota tutaj, nie? Dobra. Jeszcze muszę tam przejrzeć rzeczy, czy coś do lodu wyjdzie. To tak. Znaczy do lodu, do chłodni. O, to wszystko tutaj... Co jest? Za mało miejsca w zamrażarce. Dobra, to na podłogę tam się będę przejmował. No i co? Dobra, reszta niech leży, tylko tak poprzebieram to. O, to tutaj będę wiedział, że to jest wszystko na później. Jak maszyny wendingowe już będą dostępne, o jajca. Jajca to się muszą znaleźć tutaj. Oczywiście to jest prawdopodobnie traktowane tak, jakby to na zewnątrz leżało, a nie w zamrażarce, bo... No bo nie jest na półce, nie? Ale sobie przynajmniej tutaj odseparuję wszystko, no i później to... Wykładam na półki. No jak kurna, normalnie mi miejsca brakło. Ale wprowadziliśmy ciasteczka. No to jest najważniejsze, czekajcie. To też i to jest... A, cholera, zamówiłem tych wiśni, kuźwa, czy co to tam jest. No dobrze, spójrzmy, słuchajcie, w menu, jeśli możemy. Możemy. No i teraz, jeżeli chodzi o dodane rzeczy, to tak. Ciasto wiśniowe, sernik. Lodzika można sobie tu zrobić, znaczy zjeść. I ciasto jabłkowe, tak? To z takich deserowych rzeczy. No i myślę, że elegancko, gitarka, fajnie tutaj będzie to wszystko się odbywało. No ale czy tak będzie, to nie wiem, nie? No dobrze, co my tutaj mamy? Mamy tutaj trochę hajsiwa, bardzo ładnie. O, tutaj też wszędzie leży, nikt nie rusza. Dolarki zielone, pabellus aktualnie sobie zarabia. No, oczywiście też czasami... Ty to, kuźwa, nie sprzątaj wtedy, kiedy ja już tutaj się za to zabieram, żebyś się podpisał, że ty taki jesteś niby fajny. Bo wiesz, co będzie. Dobra, gdzieś tu jeszcze stoliki by trzeba było wcisnąć, ale tu już naprawdę nie ma gdzie. Wiecie co, tak swoją drogą, gdyby tak popatrzeć się na to wszystko... To miejsca są, tylko oni pojedynczo siadają. W związku z powyższym wydaje mi się, że może by lepszym rozwiązaniem było postawienie pojedynczych stolików z jednym krzesełkiem. Na pewno, tak mi się wydaje, że więcej by się tutaj zmieściło, nie? Takich stolików, ale pytanie, czy takowe tutaj są, bo w tym momencie nie jestem w stanie, drodzy Państwo, zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest, ponieważ nie jesteśmy wpuszczani jakby tutaj. Dobra, teraz tak, tutaj za dolara, dwa dolary, dolar, a jak tu się ceny kształtują? Nie można zrobić kawy tak długo, jak długo w kawiarni jest pracownik.
Co kuźwa? Jak to nie można zrobić kawy? Jak nie można zrobić kawy, jak tak jak długo jest pracownik? Matko Przenajświętsza, to jest masakra z tymi śmieciami, to jest taka przesada. Ile ty chcesz? $50? Nie. Zabijaj się. To będzie tu więcej kuźwa nie widział. No, taś, taś, taś. Ziomek dobry jest. No, oni się z dupy pojawiają i w dupę wchodzą, tak jak ten tutaj. No i pyk, i poszło. No dobra, za mało jedzenia, by przygotować potrawę, ale o co to kurna się teraz rozchodzi? Z czego znowu brakło? Nie to chciałem. Sklep spożywczy. Aha, dobra. Mozzarelki zabrakło. I mamy 8 poziom. Gratulacje, twoja restauracja została ulepszona. Fajnie. My mamy, słuchajcie, już 6 klientów obsłużonych, więc też dobrze. O, masz. Musimy to naprawić w miarę szybko. Kuchenki są potrzebne. No ty... O, dobra. Co jeszcze? Coś tu jeszcze padło? Co by trzeba było naprawiać? Nie. A tutaj? Też nie. Dobrze. Jeszcze jedno opakowanie tej mozzarelli, bo gdzieś to... Nie. 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 Tak. Dobra, to 40 sztuk będzie. Elegancko. Dobrze, no i 8 poziom jest, proszę Państwa. Jeszcze tylko 3 klientów, patrzcie. Ciągle ten śmietnik, kuźwa, jest pozapychany, nie? Rachunki trzeba opłacić i trzeba zamówić wywóz śmieci. No to też ten dozorca mógłby to robić, bo niby dlaczego... Dlaczego my mamy się tym zajmować? Skoro wydaje mi się, że to dozorca powinien. No ale... Dobrze. Czy my tutaj jeszcze, słuchajcie, mamy możliwość, znaczy w tej chwili, nie to, odblokowania już tego piętra? Nie. W dalszym ciągu nie. Tak samo jak nie dostaliśmy żadnego maila. Właśnie na śmieci jest pusty. No i... Chwali to się. Goście wychodzą, jeśli w kolejce są 4 osoby lub więcej. No to już nie jest moja wina. No, na stolik trzeba czekać. Ale mówię, ja popatrzę, bo być może gdzieś będą pojedyncze stoliki. Bo oni i tak pojedynczo tutaj siedzą. Nikt się nie przysiądzie do drugiej osoby. A po co to takie tutaj zajmowanie miejsca, to ja nie wiem. Zupełnie inaczej byśmy to mogli zrobić. No dobrze, drodzy Państwo, wydaje mi się, że w tym odcinku to tyle. Jedna osoba jeszcze została, to możemy poczekać, aż zostanie obsłużona. W mojej skromnej ocenie ta lada nie powinna tutaj być, no ale nigdzie indziej jakby nie ma na nią miejsca. No teraz nam się odblokowała możliwość jakby ogarnięcia drugiego piętra. No i dzięki temu byśmy mogli przyjmować więcej klientów, ale to już sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie lajki, suby, sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa, pa.